Witam Państwa serdecznie na drugim programie poświęconym Marii Gorczyńskiej, znakomitej aktorce, zarówno teatralnej, jak i filmowej. Choć ilość jej ról teatralnych przewyższa oczywiście wielokrotnie te filmowe. W sumie tych filmowych było raptem 14 przed i jeden po wojnie. I to na przestrzeni 28 lat. Jeśli będziesz wracał z ranka, a potem aż do nocy spał, znajdę sobie dziś koganka i ty za swoje będziesz miał. Już dokładnie o pani Marii Gorczyńskiej przed tygodniem opowiadałem, więc teraz tylko przypomnę, że przedwojenni krytycy i powojenni historycy tak o niej pisali. Potrafiła zawsze odnajdywać dla kreowanych postaci akcenty prawdziwie ludzkie, brzmiące równie szczerze i przekonywająco w rolach farsowych nawet, a przenikliwie i zawsze prawdziwie obrazując uczucia najbardziej różnych odmian współczesnej kobiety. Inni dodawali, że ma szyk i finezję prawdziwej warszawianki, a powszechnie uważano, i słusznie, że ma oryginalną urodę i świetną prezencję. Była prawdziwą damą polskiej sceny i polskiego filmu. A zna pan Mydę? Osobiście nie mam przyjemności. No, szkoda. A wie pan, kto to Mydę? Była kiedyś taka dama, która z miłości do kochanka zamordowała ojca? Nieprawda, męża. Skończyłem moją opowieść na trzech ostatnich przed wojną jej filmach. Ostatnia Brygada, Druga Młodość i Moi Rodzice Rozwodzą Się. Ten trzeci pokazaliśmy Państwu w całości. Zachna! Zachna! Moje dziecko jedyne. To ja ją zabiłam, ja! W czasie II wojny światowej pracowała Maria Gorczyńska w okupowanej przez Niemców w Warszawie jako kelnerka w sławnej kawiarni U Aktorek. Brała udział w Powstaniu Warszawskim, była żołnierzem Armii Krajowej, pełniła funkcję łączniczki. Po wojnie pracowała przede wszystkim w teatrach. Warszawski Teatr Klasyczny zorganizowała i nim kierowała. W filmie pojawiła się tylko raz, w Młodości Chopina, w małej rólce matki Chopina. Takeście mnie uczyli. Dobrze się klaniam, co? A gdzie papa? Ojciec ma gości. Pan profesor Lindy i pan profesor Elsner. Elsner? Zmarła w Warszawie 23 czerwca 1959 roku. Miała 60 lat. Dzisiaj chciałbym, żeby ona sama o sobie opowiedziała. Posłużę się fragmentami wywiadów, jakich wiele udzieliła. Zacznę od opisu pracy i przygód podczas realizacji przez Józefa Lejtesa filmu Z dnia na dzień, w którym Maria Gorczyńska grała rolę Kati. Oto jej relacja, która ukazała się w 1928 roku w czasopiśmie filmowym Kino dla Wszystkich pod znamiennym tytułem Dole i niedole artystki filmowej. Kręciliśmy w strasznie trudnych warunkach. Pogoda stale nie dopisywała. Godzinami trzeba było czekać na ukazanie się słońca i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele wysiłku musiał włożyć reżyser Lejtes w pracę z Poleszukami, którzy okazali się jednak świetnymi aktorami z dużą inicjatywą własną. W połowie zdjęć, opowiadała Maria Gorczyńska, musiałam przerwać grę, aby przygotować się do swej roli w Gorączce Nafty, granej w Teatrze Letnim. Miałam przyjechać na Polesie po raz drugi po 2 tygodniach dla dokończenia filmu. Z Warszawy wyjechaliśmy do Brześcia o 12 w nocy, zaraz po spektaklu, z tym, żeby zdążyć nazajutrz do Warszawy na wieczór.
Miałam więc przed sobą 15 godzin czasu, w ciągu których trzeba było przebyć 600 kilometrów autem po strasznych drogach poleskich. Tymczasem już w Warszawie motor zaczął szwankować. W drodze auto stanęło. 3 godziny nocą czekałam na naprawienie motoru, szczękając z zimna zębami. W końcu dojechaliśmy do Brześcia. Tam trzeba było przesiąść się na linijkę. Wyjaśniam, to był obok bryki i furmanki gospodarski pojazd zaprzęgowy, czyli konny. I tą linijką Maria Gorczyńska pędziła, co koń wyskoczył. Co to była za jazda i cośmy wycierpieli. Gdy o 7 rano przybyłam szczęśliwie na miejsce, czekała już na mnie cała drużyna filmowa. Ojej, starzy przyszli. Robku, chodu, chodu. Nie mogę, zaraz. Co się tutaj dzieje? Robiliśmy zdjęcia w szalonym tempie, bo zostało mi po uszminkowaniu się i przebraniu strój ludowy, sznurowane buciki, zaledwie 2 godziny. Wreszcie o 11 rano męka moja skończyła się. Na tej samej linijce wracałam do Brześcia, na pociąg warszawski. Jazdy tej nie zapomnę nigdy. Woźnica, chcąc skrócić drogę, zamiast przez błota, jechał po niesłychanie wyboistej drodze, otoczonej głębokimi stawami. Koła linijki podskakiwały na 0,5 metra. Co chwila groziło mi utopienie się w stawie albo kompletne rozbicie się na kamienia. O 30 kilometrów od Brześcia czekało na nas auto. Chcąc wygrać na czasie, zaczęłam zmieniać strój ludowy na własne suknie. W Brześciu pędzę do kasy dworca jak szalony. Kasjerka mi mówi, że pociąg lada chwilę odjeżdża i że pewno już nie zdążę. Porywam jej bilet z rąk, nie biorę nawet reszty i wpadam na peron całym pędem. Na szczęście było jeszcze 10 minut do odjazdu. Dopiero w wagonie mogłam się porządnie rozcharakteryzować i zmienić pończochy. Na pytanie dziennikarza, czy jest zadowolona z roli tak różnej od poprzednich, Maria Gorczyńska odpowiada. Nawet bardzo. Dotychczas bowiem kazano mi grać rolę kokietek, wampirzyc, etc. A ja uważam, że najlepiej odpowiadają mi w filmie role charakterystyczne. W stroju ludowym czułam się znakomicie. Wracam na Polesie z rozkoszą. Znowu obejrzę tę romantyczną krainę pełną błot, stawów, wiących się rzeczek i z rzadka rozrzuconych wiosek. Zupełnie jak w powieściach Rodziewiczów. Nie wszystkie wspomnienia Marii Gorczyńskiej były tak dramatyczne. Oto jak odpowiedziała w innym, późniejszym wywiadzie na pytanie, czy sztuka Tadeusza Rytnera, Głupi Jakub, w której stworzyła znakomitą kreację na scenie, nadawałaby się do przerobienia na film. Oczywiście, Głupi Jakub na ekranie musiałby być filmem niesłychanie subtelnie zrobionym, jak na przykład Peter Ibbetson. Ale inna sztuka wydaje mi się bardziej odpowiednia dla kina. To Niedobra miłość Naukowskiej. W teatrze za mało jest czasu na przekonywające rozwinięcie ewolucji psychologicznej bohaterów. Gdyż są serca, tak wiele cierpieć muszą tylko dlatego, że są takie, jakie są. W roku wybuchu II wojny światowej ukazała się w tygodniku Kina obszerna rozmowa z Marią Gorczyńską. Dziennikarz najpierw chciałby poznać szczegóły z jej życia osobistego. Wyszłam za mąż, mając lat 16. Męża mego wkrótce pochłonęła praca, dzieci powyrastały. Nagle poczułam się sama. Zupełnie sama. Moje życie osobiste? Jestem szczęśliwa, że znów pracuję na scenie po tak długiej przerwie spowodowanej pamiętnym wypadkiem. Dziennikarz stwierdza, pani mieszka na wsi, czy zawsze? W lecie owszem, bywam na wsi u przyjaciół w Krzemienieckim. Czy kocha pani męża? Gdybym go miała, to bym kochała na pewno. Dziennikarz zmienia temat i pyta, jakie wrażenie z ostatnich ról filmowych
i dalsze zamiary. A Maria Gorczyńska odpowiada. Zrobiłam ostatnio 3 filmy i każdy dał mi dużą satysfakcję i zadowolenie artystyczne. Co będzie dalej? Nie wiem. Mogłabym grać już od tego czasu w kilku filmach, ale to nie takie proste. Nie zawsze można uzgodnić własne wymagania artystyczne z żądaniami producenta. Jestem teraz też w pertraktacji jako rolę, która mi bardzo odpowiada, ale czy zagram, będzie zależało od tego uzgodnienia. Państwo zdaje się, że są zdumieni moją szczerością. Tańczymy, Jerzy? Ani tej, ani następnych ról przez kilka lat nie było, ponieważ wybuchła wojna. Wspomniałem już, że Maria Gorczyńska zagrała po wojnie tylko jedną małą rulkę matki Chopina w filmie Młodość Chopina. I całkowicie pochłonęła ją scena. I od czasu do czasu spotykała się też z dziennikarzami. A pan nigdy nie interesował się kobietami? Ja owszem. Tylko w literaturze i sztuce. Tylko? A w życiu? Oto fragment rozmowy zamieszczonej w warszawskim tygodniku kulturalnym. Na propozycję spotkania w kawiarni reaguje żywiołowo. Och nie, nie, nie w kawiarni. U mnie, u pani, gdziekolwiek, ale nie w kawiarni. Zbyt długo byłam kelnerką, całą wojnę przecież, bym już nie miała dość kawiarni. Bo widzisz, tak szybko minęło, mój Boże, jak czas leci. Z rozmowy dziennikarki wynika, że pani Maria Gorczyńska jest domatorką, lubi dom, nie pali, chodzi na długie spacery. Zapytana opowiada o swoim debiucie. Pierwszej roli nie musiałam się uczyć zbyt długo. W Weselu Figara mówiłam jedno zdanie. To moja krewniaczka przybyła tutaj na weselu. Główną rolę zagrałam w sztuce Szyld kretowy grzebień. Cieszyłam się ogromnie, ale w dniu premiery przyszła depesza zawiadamiająca o śmierci ojca. Miałam wówczas 18 lat. Nie było mowy o odwołaniu przedstawienia. Grałam bez przerwy, tylko po drugim przedstawieniu pojechałam nocą na wczesny ranny pogrzeb i prosto z cmentarza na dworzec i z powrotem do Warszawy. I tak ta moja pierwsza rola stała się moim najsmutniejszym wspomnieniem. A jakie było najmilsze, pyta dziennikarka. Najmilsze związane są z Jasnorzewską, z występami w jej sztukach. Zaprzyjaźniłyśmy się bardzo. Ukoronowaniem tej przyjaźni był mój portret, zrobiony przez jej ojca, Wojciecha Kosaka. Wyszabrowano go wraz z kilkoma innymi po powstaniu. Jest to największa strata, jaką w tej pożodze poniosłam. Czy ma pani jakieś teatralne marzenie? Któż by nie miał? Z dawnych żadne się nie spełniło, a o nowych, ostatnich wolę nie mówić. Są takie ptaki, które bardzo późno zakładają gniazdo. Mówi się o nich, głupie ptaki, przecież to już jesień. Jestem tylko takim głupim ptakiem, który się pomylił co do pory roku. By nie pozostawać w zbyt melancholijnym nastroju, proponuję Państwu obejrzenie jednej z nielicznych komedii, w której grała Maria Gorczyńska. Co mój mąż robi w nocy z 1934 roku. Słyszysz? No co mam robić? Dać raz na gorąco. Co? No mówię przecież, na gorąco. Z rusztu albo z patelni. Co on gada? Ruszt, patelnia? Ponieważ jest to miejscami stuprocentowa farsa, życzę Państwu czasami specyficznej zabawy. I do zobaczenia na następnym seansie w Iluzjonie.